Dzień dobry. Godną przygotowałam setną lekcję z różą. Godną jak złote gody. Etymologia, a więc pochodzenie słowa godny, wiąże się bowiem z godami, a więc ze świętem. W setnej lekcji z różą zaprezentuję przygotowany przeze mnie tekst konkursowy 23. ogólnopolskiego dyktanta ortograficznego, organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Radomsku. Pozdrawiam pana dyrektora i pracowników. A oto tekst dyktanta. Proszę śledzić występujące trudności ortograficzne. Niech sam tytuł zachęci państwa do słuchania i zmierzenia się z królową polskiej pisowni, ortografią. A więc zaczynamy. Oto tytuł. Hordy hardych chuliganów nad Radomką. Znad zalanych wodą miejsc, w stronę folwarków, ciągnęły hordy hardych chuliganów i zuchwałych hultaj. Hałastra ciemiężców dokonała nowej trzebieży. Chaszcze przyciągały tajemniczo wzrok. Wata haszczwanych lisów grasowała w obwodzie. To działo się niedawno. Nowo powstałe zwałowiska przypominały krainy dzikich połaci miododajnych roślin. Chmary latających jemiołuszek i czynagli cięły niemiłosiernie widoczny nieboskłon. Horyzont wydawał się niedoścignionym, zamkniętym kręgiem, czyhającym na strudzonego i struchlałego wędrowca, dla którego frykasem byłby każdy garnek z chudym żurem, bez omasty. 20-litrowe stągwie napełniono wodą i przykryto zrobionym na prędce zadaszeniem. Omszałe, zgniło-zielone sztachety i brunatno-brązowe żerdzie zastąpiły wcześniej scementowane ogrodzenie. Cembrowane studnie były puste, a spękana powierzchnia żądała wody. W kniei było cicho. To nie był czas na hortiterapię ze wszech miar potrzebną ludziom, spragnionym widoku ogrodowych pejzaży z hibiskusem, chryzantemą i daturą. Mieszkańcy dawno odsunęli z pamięci widok zrzętych kłosów zbóż, w szczególności przędżyta, pnących pelargonii, kameliowych begonii, hortensji, orchidei, rudbeki, firletek, fuksji, ostróżek, płożących miechunek, tumbergi, szałwi, malw i chabrów i dzięcieliny. Wszyscy jednak żyli w nadziei, że ten czas wróci. Czyżby mieli rację? Strapiony ogrodnik wyszedłszy im naprzeciw, ciął każdy niepotrzebny pęd, mając nadzieję na rychłą zmianę. Challenge jednak nie następował. Wkrótce jednak miała przyjść odwilż. Sążniste smugi deszczu sprzyjały skruszałym pigwom, opruszonym skruszałym pigwom z gorzkniałym nalotem. Atmosfera trzymała w napięciu. I tylko pantofelek królował na korze orzecha, trzymając w ryzach panoszące się gdzieniegdzie mchy i paprocie. Oto królowa polskiej nauki. Ortografia. Orto. Zasada. Grafos. Pisać. Królowa poprawnej pisowni ortografia. W całej swej okazałości. W języku polskim wiele jest wyrazów z trudnością ortograficzną, które jednak nie podlegają żadnym regułom. Ich pisownie trzeba zapamiętać. Ba, należy zapamiętać. Cykl lekcji z różą na chłopski rozum pomaga w tym. Zauważyliście w tym dyktancie wiele słów wyjaśnianych wcześniej. Sławny hulta i chuligan. Czmychać i czyhać było już objaśniane w czwartej lekcji z różą. Hibiskus, haber, hortiterapia to bohaterowie 40. lekcji z różą. Nie mówiąc o nadziei, kniei, szyi, mai z 18. lekcji z różą. Opruszonym śniegiem pejzażu z 72. lekcji z różą zapraszam do ich obejrzenia. Dzisiaj hojny i chciwy jako nowe wyjaśnienia. Hojny, zgodnie z semantyką, czyli znaczeniem słowa, wszystko oddał, nawet C. A chciwy wszystko wziął,
nawet to małe C, z czystej chciwości. Chciwy więc przez cecha, hojny przez samocha. W dyktandzie pojawią się również słowa żądza, żądanie, żądać. Żądza zawsze kojarzona z pieniądzem. Żądza pieniądza, a pieniążek jest okrągły. Mówimy mieć oczy jak 5 złotych. Pieniążek okrągły jak kropeczka nad Z. W tej rodzinie wyrazów pożądanych, takich jak żądza, żądać, żądanie, zachowujemy więc Z z kropką. Kropeczka okrągła jak 5 złotych. Te trudne w zapisie ortograficznym słowa już wydają się jakże proste, jeśli skojarzymy je właśnie w taki prosty sposób. Wiem, że Wy już zapamiętaliście je, prawda? To jeszcze jedno w tej setnej lekcji z różą. Hardy, jak bohater. Sam w swej postawie bohaterskiej nie potrzebuje C. Hardy sam sobie radzi sobie bez C. Stąd hardy bohater, samo H. A hałastra? Głośna jak hałas, też nie potrzebuje C. Gdybym więc zażądała od Was wypisania wyrazów, których pisownie już utrwaliliśmy, byłoby ich znacznie więcej niż podane tutaj. Niech więc ta setna lekcja z różą uzmysłowi Wam, że przeciętny Polak używa czynnie około 10 tysięcy słów. To zauważycie, że szybko dobrniemy do końca. Pokochajcie ze mną ortografię królową przez U zamknięte. U zamknięte koroną, jak przystało u królowej i w całej królewskiej rodzinie, z królowaniem i królem. Tym sposobem udoskonalicie znajomość wyrazów pokrewnych, złączonych, tak jak w rodzinie, więzami krwi, czyli wspólną małą cząstką, tak zwanym rdzeniem. Wyrazy pokrewne kojarzymy z pokrewieństwem. Król z królową mają królewskie dzieci, które królują w królestwie. Jeżeli zapamiętacie ten jeden przykład, to rozwiążecie wiele rodzin wyrazów pokrewnych na egzaminie. Długa ta lekcja, jak przystało na setną. Stokrotnie więc żegnam się z Wami do następnej, 101. lekcji z różą. Pa, 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 róże dla Was.